Dziennikarze Beata Biel i Piotr Pytlakowski przybliżą Państwu największe kryminalne zagadki ostatniego ćwierćwiecza. Sprawy, które nie tylko poruszyły opinię publiczną, ale i często były katalizatorem zmian, które ukształtowały dzisiejszą Polskę. Postarają się podsumować dotychczasową wiedzę na temat przebiegu śledztw. Spojrzą na każdą ze spraw z perspektywy zaangażowanych w nią osób. Spróbują ustalić, kim są sprawcy zbrodni, które wstrząsnęły Polską. Przyjechaliśmy na miejsce i zobaczyliśmy 5 trupów leżących we krwi. Wiadomo było, że nie jest to zdarzenie zwykłe, że musi być to jakiś porachunek gangsterski, że jest to egzekucja. Materiał dowodowy na samym wstępie był bardzo cieniutki, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się stało i dlaczego. Nawet na ścianach była skóra, włosy. Strasznie. Wszystko, co zdarza się pierwszy raz, starają się młodzi gniewni powtarzać. Około 13 do restauracji Gamma przy ulicy Wolskiej wtargnęli 3 zamaskowani, krótko ostrzyżeni napastnicy, którzy użyli broni maszynowej, myśliwskiej oraz pistoletu. Po dokonaniu zbrodni uciekli srebrnym polonezem. Na wieść o tej zbrodni w Warszawie wybuchła panika. W centrum miasta w biały dzień zamaskowane komando rozstrzelało 5 mężczyzn. Takie sceny zdarzają się przecież tylko w filmach, nie w życiu. Nigdy wcześniej i nigdy później nie doszło w stolicy do równie krwawej gangsterskiej dintojry. Masakra odbyła się na oczach pracowników i klientów restauracji, uważanej za oazę spokoju. Było to fajne miejsce. Przychodzili mieszkańcy. Przede wszystkim byli stali bywalcy na kawkę, a oprócz tego jeszcze robiliśmy bardzo często imprezy okolicznościowe, jakieś małe wesela, przyjęcia. No i niestety troszeczkę przyjeżdżało panów tak zwanych z miasta. Dzień jak każdy inny, kilku gości pijących kawę, no i koło godziny, tak przed pierwszą, koło pierwszej, już nie pamiętam dokładnie, wpadło 3 zamaskowanych facetów, których krzyknęło, żebyśmy padli na ziemię. No i zaczęli strzelać. Według policji był to kolejny etap wojny gangów. Wśród ofiar są Marian K., pseudonim Klepak, Ludwik A., pseudonim Lutek, Olgierd W., pseudonim Łysy, Mariusz E., pseudonim Przeszczep, domniemani przywódcy gangu wołomińskiego. Tożsamości 5 ofiary nie udało się jeszcze ustalić. Klepak, zwany też Mańkiem, oraz Lutek uważani byli za liderów gangu wołomińskiego. Silnych mężczyzn, których kule omijają. Nie tym razem. Kiedy giną tacy bosowie, a sprawcy są nieznani, dochodzenie przejmują najbardziej doświadczeni gliniarze, najlepsi z najlepszych. Dzień 31 marca, dostaje pan wiadomość, przyjeżdża pan na miejsce. My teraz siedzimy w Gamie po latach. Różni się to wnętrze od tamtego? No, przede wszystkim temperaturą, bo dzisiaj mamy temperaturę prawie 30 stopni, chociaż 31 marca dla mnie i dla ludzi tutaj pracujących, realizujących czynności, był dniem chyba równie gorącym jak dzisiaj. Pamiętam ten dzień doskonale i pewnie zostanie mi do końca życia w pamięci z uwagi na to, co tutaj zastaliśmy. A zastaliśmy rzecz niebywałą. 5 mężczyzn zastrzelonych, leżących na ziemi w kałużach krwi, która mieszała się z wodą, wydobywającą się z przestrzelonych kaloryferów. I w zasadzie myśmy po kostki brodzili w tej wodzie.
ciała były porozrzucane między dwoma, trzema stolikami, serwety pościągane, szkło pobite ze stolików, łuski walające się po całym lokalu, których było bardzo dużo. Także to był krajobraz po prostu po bitwie. Przyjechała straż, próbowaliśmy wyciągnąć wodę z lokalu, ale nie udało się, ponieważ pompy ssały nam i łuski. Zmieniało nam się miejsce całego zdarzenia, a ważne są, tak jak wszyscy wiemy, miejsce oględzin można zrobić tylko raz. Tam do tego się nie wraca, nie powtarza, a nie chcemy go zmieniać. W związku z tym, żeśmy odstąpili, no i w tej wodzie, żeby nie zmieniać obrazu, miejsca zdarzenia, rozpoczęliśmy oględziny i wtedy już żeśmy wiedzieli, kim są ofiary tego zdarzenia. Muszę powiedzieć, że ich rysy były na tyle zmienione, że mimo, że i ja, i moi koledzy wielokrotnie z nimi rozmawialiśmy, nie poznaliśmy ich. Dopiero po wyjęciu dokumentów stwierdziliśmy, że to są te najbardziej nam znane postacie, czyli właśnie Lutek i Maniek. I dopiero wtedy zwiedziliśmy, że coś ważnego dzieje się w świecie gangsterskim, skoro takie postaci giną. Jatka w Gamie to jeden z ostatnich dramatycznych epizodów gangsterskiej wojny lat 90. Na porządku dziennym były wówczas wybuchy podkładanych bomb, strzelaniny uliczne. Trup ścielił się gęsto. Walczyły gangi Pruszkowski z Wołomińskim, ale też strzelali do siebie skłóceni kumple z tych samych przestępczych karteli. Każdy przeciwko każdemu. Lutek i Klepak od początku, można powiedzieć, stali na czele Wołomina. Jeżeli, wiesz, to nie było tak jasnej organizacji jak w Pruszkowie, bo Wołomin był jednak bardziej spolaryzowany. Działały różne grupki. No, w tym rodzaju... momencie pojawił się taki właśnie podział ostry. No to jest 93 rok chyba, kiedy jedni drugim zaczęli kraść transporty spirytusu. Tam poszło jeden transport spirytusu, który tak naprawdę dziad zasunął Pruszkowski. I wtedy oni się rozdzielili, wybuchła najpierw mała wojenka, potem duża wojna. Zaczęli się porywać nawzajem, zaczęli na siebie donosić. Jarosław S., znany jako Masa, kiedyś pruszkowski mafiozo, a potem najważniejszy świadek koronny w Polsce. Jak mało kto poznał większość tajemnic gangsterskiego podziemia. Jego zeznania spisano na tysiącach stron. Obciążył bosów i żołnierzy. Obiecano mu zemstę, dlatego nie ujawnia twarzy. Jak pan zapamiętał Mariana Klepackiego, Klepaka i Ludka, czyli Ludwika Adamskiego? Jako charakternych gangsterów starszej daty. Działali razem byli szefami Wołomina. Nie było ważniejszego bądź mądrzejszego. Kolektywnie podejmowali decyzje. Działali razem, ale różnili się między sobą. Lutek był spokojnym człowiekiem. Potrafił się zająć biznesem. Był dobrym menadżerem, natomiast Klepak kierował silną ręką grupę. Był odpowiedzialny za te bojówki, za to się wtedy nazywało rozkminki, wyjaśnianki w mieście. I jego się bali, mieli szacunek do Klepaka. Dlatego, że wtedy, na początku lat 90. wszyscy pamiętali, jeszcze ja mówię, wszyscy ci, którzy kierowali grupami przestępczymi, a w 90% byli to recydywiści, pamiętali Klepaka, który siedział w więzieniu i który był bardzo ostrym więźniem. Klepacki był podejrzewany o różne rzeczy. Mówię, część z nich
znalazło potwierdzenie w materiałach dowodowych, część nie. I przypuszczam, że wiele z tych takich informacji, sensacyjek było specjalnie rozpuszczanych przez grupę przestępczą, którą dowodził Klepacki, po to, żeby się w tym środowisku przestępczym zbudować, czy podbudować swoją siłę, jeżeli chodzi o takiego mocnego człowieka, który wiele może. Klepacki zaczynał swoją karierę przestępczą od zwykłych kradzieży. Był to typowy złodziej, włamywacz. On włamywał się do warsztatów. Pamiętam sprawy, gdzie był podejrzany o kradzież np. wiertarki, już tam podnośnika samochodowego. Czyli były to niby drobne sprawy, które się po prostu nawarstwiały. Jednak z czasem, gdy związał się z Niewiadomskim... Niewiadomski w tym czasie był bardzo znanym paserem. Prowadził rozległe interesy, miał dobre układy w środowisku przestępczym. Większość przestępców dla niego właśnie kradło i zostawiało mu przedmioty na sprzedaż. W związku z tym on wtedy stał się właśnie takim bossem, dlatego że to on rozstrzygał, ile komu zapłacić, co kto zrobił. Maniek Klepacki wyczuł, że może przy Niewiadomskim się dorobić. No i po prostu też różne sprawy dla niego załatwiał. Niemniej charakter jednak miał taki typowy złodziejski, czyli zawsze kombinował i zawsze oszukiwał. On nawet jak chciał powiedzieć pewną prawdę, to nie mógł. I mówię, choć z pozoru sprawiał wrażenie bardzo sympatycznego człowieka, otwartego, takiego typowego, można powiedzieć, warszawiaka, to jednak okazywało się, że wewnętrznie był kombinatorem, oszustem i nie był uczciwy nawet względem swoich kolegów czy znajomych. Jedynego człowieka z tego bliskiego otoczenia Klepaka i Ludka to poznałem Stefana Sokoła. Też go poznasz niedawno. Kto to jest? To taki facet, który współpracował z nimi, głównie z Ludkiem jednak. Był takim człowiekiem od załatwiania interesu. Wiesz, trochę lewych, a trochę legalnych. Miał smykałkę do biznesu. On był kiedyś waluciarzem. Zaczynał jako młody chłopak, jeżdżąc do Budapesztu, wiesz, handel pod dworcem Keleti, waluty, jakieś wajchy. Za to chyba pierwszy wyrok dostał, bronił go mecenas Kondracki. Wajcha to jest oszustwo takie, że sprzedajesz dolary, a okazuje się, że jest to papier. Zwykły, pocięty, gazetowy papier. Robili tego dużo, tak? Tak, bo tam przyjeżdżali naiwni turyści zagranicznych z zachodu. Budapeszt był bardzo obleganym miejscem. Bardzo wielu polskich cięciarzy tam jeździło, bo to był łatwy zarobek. Stefan Sokół działał u boku Ludka jako specjalista od biznesu. Doświadczenie handlowe zdobył we wczesnej młodości jako właściciel straganu na słynnym bazarze Różyckiego. Potrafił zakładać i rejestrować spółki, znał się na księgowości. Ktoś taki był Ludkowi niezbędny, wiedział, jak oczyścić brudne pieniądze. A do tego, podobnie jak Lutek, Stefan Sokół to chłopak wychowany na warszawskiej Pradze, charakterny aż do bólu. Było bardzo ciężko, ale w sumie dzieciństwo jako takie na tej starej Pradze, na Brudnowskiej, wspominam bardzo dobrze. Były kociołki, były gazowe latarnie, było romantycznie. No i przede wszystkim, może nie bogato, ale była taka atmosfera, której w tej chwili już trudno jest w ogóle gdziekolwiek znaleźć, w jakimkolwiek, już nie mówię o blokowisku, ale w jakimś takim przeciętnym domu warszawskim. Czuć bracie blagie i chodź na Pragie, weź grubą lagię, melonik tyś. Zobaczysz plagię, dziewczynki nagie, każda na wagę, ma to co dziś. Chłopaki z sąsiedztwa, poznawał ich pan? Niektóre przyjaźnie przetrwały potem, tak? Chodzi pan o Ludka. No poznałem, ale ja jego poznałem, jak miałem lat 9. On był o 3 lata młodszy. Był tylko, że wyrośnięty i
był wśród tych chłopaków taki czupurny z charyzmą. Sześciolatek z charyzmą. Tak, niech pan sobie wyobrazi. On dowodził taką grupą, którzy byli tam wśród nich i dziesięciolatkowie, ale tacy, którzy tam na przykład do szkół nie bardzo lubili chodzić. Przypadkowo spotkałem się z nim w 1981 roku. Ja byłem już po Budapeszcie, a on wyszedł, bo miał jakiś tam wyrok. Trochę wódkę rozwoził, trochę to. To nie było tak, że oni na oślep strzelali, tylko nie wiedzieli, gdzie oni siedzą, co mają zrobić. Do kogo to zlecenie przyszło? Przyszło do Warszawy i znalazł się jeden odważny. Człowiek, który był zdolny do wszystkiego. Że oni na oślep strzelali, tylko nie wiedzieli, gdzie oni siedzą, co mają zrobić. Do kogo to zlecenie przyszło? Przyszło do Warszawy i znalazł się jeden odważny. Człowiek, który był zdolny do wszystkiego. Nigdy, ja go nie pamiętam, żeby pił, to jest niemożliwe, ale jego awersja do wódki była straszna. Natomiast czerpał z niej korzyści. Któregoś razu, w chwili szczerości, Lutek do mnie mówi tak, że nie ma tira, który wjeżdża do Polski, żeby on o tym nie wiedział. W latach 90. Ludwik Adamski zmonopolizował rzekę alkoholu przemycanego do Polski. Brał ten towar od słynnych przemytników. Współpracował z tak zwanym Carringtonem ze Zgorzelca i z Orzechem z Poznania. Tiry ze spirytusem należącym do Ludka jeździły po całym kraju, a do tego całkowicie bezkarnie. Lutek Adamski nie był złodziejem, był to typowy kombinator, człowiek, który załatwiał różne interesy i sprawy. Można powiedzieć, był to taki biznesmen tamtych czasów. Był człowiekiem naprawdę dowcipnym, fajnym, takim typowym warszawiakiem i jak z nim rozmawialiśmy, no to dziwne było właśnie, że on wiąże się ze światem gangsterskim, ale z drugiej strony też nie można było się temu dziwić, no bo przecież tylko gangsterzy w tamtym czasie mieli pieniądze, mieli układy, mieli możliwości załatwienia niektórych spraw, niektórych porachunków, no i on, wychodząc z tego samego środowiska, no niestety stał się jednocześnie jednym z nich. Ludwik Adamski i Marian Klepacki stanowili nieodłączny tandem. Tak naprawdę to oni, a nie dziad, dominowali w prawobrzeżnej części Warszawy. Spirytus, obrót walutami, to były ich specjalności. Klepak, już na własną rękę, prowadził też inną działalność. Ściągał haracze i porywał ludzi dla okupu. Uzupełniali się w ten sposób, że Lutek był od tego wymyślania tych interesów. Natomiast Maniek miał tą grupę wspomagania, nazwijmy to. Że w razie czego, żeby czuwała nad bezpieczeństwem tego wszystkiego. Czyli Maniek był od rozwiązań siłowych bardziej? Bardziej, na pewno, a nie Lutek. Wtedy, kiedy oni zginęli, nadal byli ważnymi postaciami w środowisku przestępczym, dalej byli silni. No w tamtym czasie, mimo że już oczywiście ich siła nieco spadła, dlatego że pojawiło się wiele młodych grup przestępczych, grup nastawionych tylko na wymuszenie haracze, na działanie bardzo bezwzględne, na działanie rabunkowe, z nimi trzeba było się liczyć, no bo wiadomo, mieli układy, znajomości, byli ludźmi już nawet w światu przestępczym szanowanymi. Na swój oczywiście sposób. Niemniej oczywiście ze względu na wiek i na to, że posługiwali się jeszcze innymi metodami, jak wspomniałem, Maniek był typowym złodziejem, który stał się powoli gangsterem, natomiast młodzi ludzie zostawali od razu gangsterami. Dla nich taka postać Mariana była niewygodna.
Zamach w Gamie był końcowym etapem polowania na Ludka i Mańka. Pozostałe ofiary miały po prostu pecha. Były w niewłaściwym czasie i w niewłaściwym miejscu. Policja domyślała się, że starych wołomińskich bosów chcieli upolować ich dawni żołnierze z gangu, aby przejąć władzę lub wykonać czyjeś zlecenie. Czy to właśnie młodzi gniewni stali za tą zbrodnią? Przed tym incydentem był wszedł facet, który zlustrował obie sale. Zajrzał tam do końca i widział ich. I za chwileczkę wyszedł. I za chwilę po tym to się stało. Więc to nie było tak, że oni na oślep strzelali, tylko oni wiedzieli, gdzie oni siedzą, co mają zrobić. Zresztą po to przyszli. Poza łuskami i pociskami w ciałach ofiar sprawcy zostawili jakieś ślady? Nie. Nie było żadnych śladów. Oczywiście w momencie oględzin zabezpieczyliśmy rozbite szkło, łuski wszystkie zostały zabezpieczone. Było użytych kilka rodzajów broni. W związku z powyższych tych łusek było naprawdę bardzo dużo. Natomiast sprawcy nie zostawili żadnych śladów. Z relacji wynika, że weszli do lokalu, wykonali wyrok, bo tak to wyglądało i wyszli. Psa nie można było tu użyć, dlatego że no, woda, podłoga tonęła w wodzie z krwią. I materiał dowodowy tutaj z miejsca zdarzenia no, został oczywiście zebrany, on jest. Ale czy dotyczy bezpośrednio osób, które strzelały? Ja z racji doświadczenia, które mam przez 5 lat jako naczelnik Wydziału Zabójstw, stwierdzam, że ten materiał jest no, niestety ubogi, ale nie dlatego, że myśmy popełnili tutaj jakieś błędy, tylko dlatego, że no, taki jest stan faktyczny. Do śledztwa skierowano najlepszych policjantów, między innymi z Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. Mieli swoje wtyczki w gangach i wiedzę operacyjną. Tropy wiodły do znanego gangstera tak zwanej młodej fali, ale brakowało dowodów bezpośrednich. Nie wiedziano też, skąd przyszło zlecenie. Nie zdołaliśmy za czasów, kiedy ja jeszcze pracowałem, zebrać wystarczającego materiału, pozwalającego na przedstawienie zarzutów konkretnym osobom za ten czyn. Mimo, że posiadaliśmy wiedzę, kto mógł dokonać tego czynu. Z różnych korzystaliśmy źródeł, że tak się wyrażę, zarówno i zeznań świadków dotyczących marki samochodu, to był biały Polonez, gdzie wcześniej był zaparkowany, co się nam potwierdzało poprzez BTS-y. Mieliśmy nawet wskazany telefon, który, że tak się wyrażę, był w posiadaniu jednego z członków tej grupy, aczkolwiek no, był to za słaby materiał, żeby przedstawić to prokuraturze, żeby można było z tym pójść do sądu. Może pan powiedzieć, co to za grupa? Nie mogę powiedzieć, ponieważ nie zebraliśmy wystarczającego materiału, a ja nie chcę się narazić na procesy, że kogoś pomagam. Sprawa Gamy jest charakterystyczna o tyle, że tutaj od początku było widać, że jest to sprawa właśnie na zlecenie. Że zysku z zabójstwa ludzi w Gamie sprawcy w początku żadnego nie mieli. Więc może trzeba było założyć, albo to była zemsta za coś, albo wykonanie roboty na zlecenie. A do kogo to zlecenie przyszło? Przyszło do Warszawy i znalazł się jeden odważny. Karol, który zorganizował grupę drobnych rzezimieszków, złodziei samochodów z Otwocka, Falenicy i okolicy. Przyjęli to i wykonali. W jaki sposób zdobywał pan informacje o tym, kto dokonał zbrodni w Gamie? Wiedziałem po prostu wszędzie wobec, że mnie to interesuje, że chcę wiedzieć. I usłużni. No wtedy byłem ważną postacią w świecie gangsterskim. Natychmiast wiedziałem. Wiedział pan, że kto był w Gamie? Kto strzelał? Nie pamiętam w tej chwili. To była grupa Karola z... Nie miałem nazwiska i zdjęcia. Ja nie pamiętam w tej chwili, kto to było. Czy był tam Tyburek?
Tak, był. I go pamiętam. I nabył osobiście? Czy na zlecą? Nie. Ja tam nie było. Nie było? Nie. On to zlecał. W ogóle był Karol. Był gangsterem, był bardzo spokojny, ale był bardzo stanowczy. Po prostu był człowiek, który był zdolny do wszystkiego. No i przy tym oczywiście konsekwentny. Czy Karol był człowiekiem klepaka na początku? Tak, na początku był człowiekiem klepaka, natomiast Karol też troszeczkę siedział. Również był recydywistą, oczywiście nie z takim stażem, aczkolwiek kłóciło się jego poglądy z tym, co się działo w mieście. Nie chciał płacić działek, tylko chciał brać jako wspólników swoich szefów. No i o to się pokłócili. O to również podłożył bombę klepakowi pod na Srebrzanskiej, pod centrum handlowym. No i o to rozgorzała między nimi walka i wojna. Ta bomba była pod samochodem? Tak. Ale klepak wyszedł cało z tego. On po prostu, to był pokaz siły. Nie chciał to zrobić. To nie był zamach, tylko pokaz siły. Klepak zrozumiał ten sygnał? No nie, rozwścieczył go tylko ten sygnał. Prywatna wojna Karola z Marianem Klepackim zaczęła się kilka miesięcy przed morderstwem w Gamie. Dotychczasowi współpracownicy zaczęli na siebie nawzajem polować. Giną ludzie z obu stron. Strzały sypią się na oślep. Łatwo oberwać rykoszetem. Walki toczą się w podmiejskim Aninie, ale i w centrum stolicy. Tak Wołomin wykrwawiał się w szaleńczej wojnie domowej. Jakbyś spojrzał na chronologię zdarzeń, wiesz, na kalendarz, to tam ewidentnie widać, jak, w jaką stronę to zmierza. Najpierw ginie część ludzi, takie młodego Wołomina, tak to nazwijmy, idzie na własne. Próbuje się uwolnić od tego bagażu. Chcą własną działalność prowadzić, nie płacić haraczu, nie wykonywać poleceń. Jedną z tych osób jest Karol S. I to dosyć silna osobowość, tak? Silny charakter. Klepak się nie godził na to, żeby Karol S. przestał pracować dla Wołomina. Ginie bardzo szybko jeden z ludzi związanych z Karolem S. Zostaje zastrzelony. Co robi Karol S.? Zaczyna polować na człowieka, na bardzo bliskiego klepakowi żołnierza o ksywce Kajty. Tak? Najpierw go próbuje dopaść bodajże w Aninie. Jest jakaś strzelanina. Okazuje się, że to była pomyłka, to nie był Kajty. Dopada tego Kajtka w centrum Warszawy, tak? Na Jana Pawła. I Kajtek zostaje zastrzelony, a przy okazji ginie niewinna osoba. I następnym elementem jest już Gama. To było w ciągu miesiąca przed Gamą mniej więcej, tak? To polowanie na tego Kajtka. A co znajdujemy u klepaka, tak? Znajdujemy fotografię tych osób, ludzi, które są podejrzewane o to, że wykonały ten zamach. Tak, czyli on sobie Klepak zdawał sprawę. Zdawał sobie sprawę, co będzie. W portfelu Klepaka znaleziono fotografię Karola S. i Andrzeja T., pseudonim Tyburek. Podejrzewano, że podczas spotkania w Gamie omawiano plany likwidacji obu groźnych przeciwników. Choć obydwaj przebywają obecnie w więzieniach, nigdy nie udało się postawić im zarzutów w sprawie Gamy. Zabójstwo w Gamie oznaczało koniec gangu wołomińskiego w jego dawnej postaci, czyli grupa pruszkowska traciła głównego konkurenta. Miała już tylko dla siebie cały rynek przestępczych interesów. Dla wielu był to koronny dowód, że właśnie pruszkowscy zlecili egzekucję liderów z Wołomina. Kto na tej śmierci w Gamie tutaj najbardziej skorzystał? Karol. Pruszków. Grupy zza wschodniej granicy. Trudno jest powiedzieć. Karol S. mógł zorganizować komando zabójców, ale na zlecenie, które prawdopodobnie przyszło z zewnątrz.
Tu nie chodziło wyłącznie o usunięcie niechcianych bossów jednej z mafii, ale o przejęcie naprawdę dużych interesów. Mogły być ważne z punktu widzenia grupy pruszkowskiej, ale nie mniej istotne dla importowanych gangsterów z tzw. grup rosyjskojęzycznych. Zabójstwo w Gamie całkowicie zdezorganizowało działalność grupy wołomińskiej. Kto został następcą Ludka i Klepaka? No już wtedy nie było takiego zastępcy. Jeszcze przez chwilę rozmawialiśmy tam z jego ochroniarzem, ale grupa wołomińska troszeczkę zeszła do podziemia. Czy już nie było osoby, z którą można było prowadzić interesy? No trochę tam się zajmował młody Klepak gangsterką, trochę innych, trochę Bolo, prawda, z Wołomina, ale nikt nie miał takiej charyzmy jak Ludek i Klepak. Nikt nie miał takiego posłuchu. A cała ta historia była na rękę starym Pruszkowskim. Oczywiście. Po śmierci Ludka zwabili mnie do hotelu Bristol i mówi do mnie Pershing: Stefan, jesteś bezkarny, ty to rozumiesz? Ja mnie zwariował, mówię, no co on do mnie gada? Jaki bezkarny? Co tu, prawa nie ma w tym kraju? No i okazało się, że taka prawda jest. Dali mi propozycję nie do odrzucenia, i oni się czuli normalnie w naszej rzeczywistości absolutnie bezkarni. Czyli dawali panu bezkarność za to, że pan będzie dla nich robił interesy na Że będę robił interesy. Czyli wyłudzał węgiel. Czyli wyłudzał węgiel. Ale zwrócili się do pana wtedy dlatego, że Lutek już nie żył? Tak. Lutek i Klepak. I Klepak. A były to czasy, kiedy ja jeszcze nie miałem absolutnie pojęcia, czy Pershing w tym nie maczał palcy, prawda? Czy być może był tam jego udział w tym? No i jak ja mogłem skalać pamięć po kolegach, przystępując z ewentualnym jego zabójcą, no? Według mnie Pruszków, jako Pruszków, nie miał żadnego interesu w odstrzeleniu ludzi z Wołomina, bo nie toczyli bezpośredniej wojny. Ale przejęcie interesów. Przejęcie interesów? No wiemy, że ginie Lutek, ginie Klepak. Chwilę później Pruszków w osobie Pershinga zwraca się do ich najbliższych współpracowników o przejście na ich stronę. Jakby wiedzą, że tak naprawdę tam już struktur nie ma. No, nie, że można tych ludzi próbować się wyciągnąć. Do Stefana Sokoła się zwraca Pershing, mhm. I to nie chodziło o interesy, które prowadził Lutek i ale chodziło o to, że nie musiał być już wobec nikogo lojalny. Chodziło o jego interesy na Śląsku. Tak. No tak, no ale to co, podejrzewasz, że to Pershing zlecił, żeby przejąć Sokoła? Nie, był taką ważną postacią. Przejąć ludzi i przejąć interesy, w które mógł Wołomin wchodzić, wiesz, bo prędzej było Stefanowi Sokołowi do współpracy z Wołominem niż z Pruszkowem. Śledztwo nie potwierdziło wątku Pruszkowskiego. Choć od tej zbrodni minęło już ponad 13 lat, sprawcy i motyw nadal są nieznane. Dlaczego nikt nie został postawiony w stan oskarżenia za zabójstwo w Gamie? Są dwie kategorie spraw wykrytych przez policję. Sprawy wykryte operacyjnie i sprawy wykryte procesowo. Za sprawę Gamy nikt nie został postawiony w stan oskarżenia, ponieważ policja i prokuratura zebrała za mało dowodów, żeby takie oskarżenie wykonać. Takie akt oskarżenia sporządzić. Ale sprawcy są wam znani, tak? Wierzycie w to, że to byli akurat ci wytypowani, prawda? No właśnie jest ta delikatna, a jednak spora różnica pomiędzy wykryciem operacyjnym i wiedzą o tym, co wie policja i organy ścigania, a możliwością przełożenia tego na proces, przeprowadzenia postępowania przygotowawczego i postawienia przed sądem sprawcy. Kto dał zlecenie na Klepaka i Ludkę? Według wiedzy policji, według operacyjnej wiedzy policji, zlecenie przyszło z Austrii. Austria to Baranina. Tak mówią. Baranina był takim mocnym rezydentem tutaj na Warszawę i na Polskę.
Ja pamiętam tego człowieka, znaczy jego historię jeszcze na początku lat 90., kiedy on z takiego, powiedzmy, bardzo słabo sytuowanego przestępcy bardzo szybko w tej hierarchii rósł. Myśmy jeszcze w latach, na początku lat 90. wskazywali, że rośnie nam pokolenie, i tutaj wskazuje na Baraninę, pokolenie przestępców, którzy w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, nie będą mieli żadnych skrupułów, jeżeli chodzi o eliminację konkurencyjnych, albo wręcz w swoich szeregach ludzi, którzy bezpośrednio będą im zagrażać. Któregoś razu Marian przy mnie odebrał telefon i mówi, patrz, co on do mnie mówi. Marian miał taki styl życia, a ze mną jako tego zachowywał się całkiem swobodnie, normalnie, bo wiedział, że może mi wszystko powiedzieć. Mówi, on mi proponuje, że ja będę siedział na bujanym fotelu, palcem w bucie, w kapciu mieszał i same pieniądze. A Baraninie, a co, mówię, co, a co on ci zaproponował? No, żeby dać mu rozprowadzanie spirytusu. A on ma ustalone z WSI, że może całą sieć bezkarnie zalewać. Czyli ustalone ma tak, ilość spirytusu, ilość papierosów lewych i ilość narkotyków. Baranina pamiętliwy. Pamiętliwy. Te grupy same zginęły własną bronią. Po prostu się zatraciły. To byłby dyskonor, nie można tego było puścić. Płacą. Baranina pamiętliwy. Pamiętliwy. Te grupy same zginęły własną bronią. Po prostu się zatraciły. To byłby dyskonor, nie można tego było puścić. Płacą. Motyw jest klarowny. Brak zgody na dopuszczenie Baraniny do przemytu alkoholu, ale i nierozważne poczynania Klepaka. Mógł się narazić Jeremiaszowi z Wiednia, bo z pazerności uprowadził żonę jego kuzyna Sewera, właściciela znanego warszawskiego kantoru. Maniek zawinął żonę Sewera. On ją porwał dla okupu? Dla okupu. Zżądał 100 tysięcy dolarów, niby że to Rosjanie zrobili, nie? I teraz tak, ja przychodzę do Ludka, Lutek wściekły w szlafroku. Ja coś, a mówi, bo ten k***a do mnie dzwoni. I przy mnie jest telefon. Ten to kto? No Baranina. I przy mnie jest telefon. Baranina dzwoni i mówi, że mają się złożyć na te 100 tysięcy, bo to tam jest właśnie te powinowactwo, że to to. I że tak, on mówi, a co mnie to interesuje, ja z tym nie mam nic wspólnego, skąd ty masz w ogóle mój numer telefonu, nie? A ta żona Sewera została wypuszczona. Jak wszelkie nienegocjacje zostały, to ci niby te Rosjanie się zagapili, a ona dała w długą, uciekła i normalnie pojechała do domu. Natomiast spadło to na Mańka. Że to Maniek, nie? Wydało się. Czyli oni zginęli na polecenie Baraniny za żonę Sewera. Dokładnie. Baranina pamiętliwy. Pamiętliwy. Mi się wydaje, że mógł z Ludkiem współpracować, bo Ludek był otwarty na różne pomysły, a Klepak chyba był klaustrofobiczny, znaczy nie chciał z ludzkimi robić interes. Baranina był do tego bardzo chętny. Współpraca z ruskimi na różnych frontach dawała mu siłę, siłę, jego znaczenie w Europie by rosło. On pewnie by mierzył, żeby dorównać takiemu von Schiniemu, tak? Żeby być kimś takim. Człowiekiem, który z ciemności, gdzieś tam z drugiego pokoju pociąga za sznurki, jest w stanie ogarnąć wszystko. No dobra, ale czy oni byli mu potrzebni do tego, żeby mógł wejść w interes z Rosjanami? Jeżeli chodzi o spirytus, niewątpliwie. Bo gdyby oni się wyłamywali, to on by nie zrealizował swojego pomysłu na ten spirytus, a miał ten pomysł. Żeby zmonopolizować całą Polskę i właściwie całą część Europy być może.
Czyli Klepak mu to na pewno przeszkadzał. A po drugie, według mnie istotniejszy motyw to jest sprawa porwania żony Severas. Sewer ewidentnie był związany z Baraniną. Znali się. I to było, to byłby dyskonor. Nie można tego było puścić w łazy. Jak pan sądzi, ile prawdy jest z tym, że w gruncie rzeczy zlecenie usunięcia Klepaka i Ludka wyszło z Wiednia od Baraniny? Kompletna bzdura. Chodziło o to, że oni się sprzeciwiali wspólnym interesom z Rosjanami. A za czym był Baranina? A kto to był w ogóle Baranina? W ten sposób zapytał. No Baranina przecież... To sięgnijmy do początku lat 90. Dlaczego Baranina uciekł z Polski? Baranina uciekł z Polski przede mną i przed Kiełbachą. Dlatego, że my mu zawinęliśmy dwa tiry z plińcami, to wtedy było 960 tysięcy dolarów. I on, nie wiedząc jeszcze, przeciw komu walczy, zlecenie dał na za moją głowę i za Kiełbachy głowę po 100 tysięcy dolarów. Jak sprawa wyszła na jaw, to musiał uciekać do Wiednia. Barańskiego. No bo to z tej jego opowieści właściwie jasno wynika jednak, że motyw był jeden, czyli poniekąd osobista jakaś zemsta i uraza, a tak naprawdę starzy pruszkowscy kogoś tu eliminują. No tak, ale wiesz, no to jest jego wersja, ma pewnie jakaś tam uprawniona. No ale są też inne wersje. No. Tam ewidentnie się pojawia ten wątek Baraniny i jego kontaktów z ruskimi. No a na przykład awersja, że było to wygodne i dla Pruszkowa, i dla Baraniny. Tak. Wspólny interes. Tak, tak. Likwidacja Wołomina. Ta wersja jest logiczna, jeżeli jeszcze przyjmiemy za prawdziwe, że chodziło o interesy z Rosjanami. Tutaj nie dojdziemy do... Ja myślę, że nawet historia nas nie rozsądzi, bo nigdy nie znajdą dowodów, nie postawią przed sądem. Czyli będzie to kolejna sprawa umorzona, włożona na półkę i nawet chyba jedna z tych, której nawet archiwum X nie będzie po prostu w stanie za lat tam parę rozwiązać, bo nie ma żadnych śladów. Wydarzenia w Gamie to zabójstwo adekwatnie do tego, co było z sytuacją z Pershingiem, czyli generalnie po tym zabójstwie nastąpił koniec Pruszkowa, tutaj w tym przypadku nastąpił koniec grupy Wołomińskiej. I można powiedzieć, że te grupy, które były w tym mieście, nie tylko w mieście, w tym kraju, naprawdę liczące się, groźne, z powiązaniami, no pajęczyna, same zginęły własną bronią. Po prostu się zatraciły.